Widzowie, przykra informacja. Dzisiaj w Minecraft będziemy mogli tylko chodzić, a skakać nam nie wolno. Więc jeżeli chcesz więcej odcinków takich, w których mamy różne challenge w Minecraft, tak jak to kiedyś robiłem i teraz chciałbym do tego troszkę tak wrócić, co jakiś czas taki filmik nagrać, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Ja nie przedłużam, dzisiaj mamy Minecraft, ale nie możemy skakać. Odcinek nie będzie należał do łatwych, coś tak czuję, no ale trudno, trzeba do tego jakoś podejść. Bez skakania w Minecraft będzie się grało wyjątkowo ciężko i jestem tego totalnie świadom, ale... trudno, trzeba spróbować, challenge to challenge. Jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie. Mam tutaj zrobiony już taki świat, nie mogę skakać. Już mam wgranego datapacka, dzięki któremu właśnie takie coś możemy robić. Więc ja nie przedłużam, odpalamy ten świat i będziemy testować właśnie, jak to będzie wyglądało, kiedy nie będziemy mogli skakać w Minecraft. To będzie wyjątkowo ciężkie. Ja jestem tego świadom, ja to wiem, ja to czuję już tu wewnętrznie, że skoki będą ciężkie, więc żebyście wiedzieli, o co chodzi, skoczę dla testu. Jak widzicie, 3 serduszka zabrał mi jeden skok. Jeden skok, co oznacza, że... o kurde, no i już jest kolejny. Nie możemy skakać w Minecraft. Najlepiej byłoby w ogóle nie używać spacji, to by było spoko. W sumie mógłbym sobie wyłączyć skakanie w Minecraft i wtedy byłoby to totalnie łatwe, ale to by nie było wtedy zabawy, więc to jest totalnie bez sensu. Więc zostawiłem tą spację. Zobaczymy, ile razy nam się zdarzy zginąć. Trzeba będzie sobie nosić łóżka, żeby przypadkiem nie zginąć, bo będzie mi przykre, jeżeli odejdę gdzieś dalej i sobie nagle zginę. No ale trudno. W każdym razie mam pomysł taki, że skoro nie możemy używać spacji, a z wody wypłynąć też by było chyba dosyć ciężko, to musimy być przygotowani na to, że będziemy potrzebować mnóstwo schodków. Bo tylko i wyłącznie dzięki schodkom jesteśmy w stanie tak naprawdę przemieszczać się z dołu do góry. No bo z dołu na dół to łatwo bez spacji w sumie. Pum, już spadłem i jestem. Chociaż to nie był najlepszy pomysł, bo teraz... a nie, mogę tutaj chyba przejść? O nie! O nie, czy ja nie przejdę do drzew? Bo ja potrzebuję więcej drewna. Ja potrzebuję więcej drewna. Dobra, nieważne. Próbujemy dzisiaj przejść Minecrafta. Tu jest stone, więc to dobrze. Tam będziemy musieli zejść. Tu już wezmę sobie żwir, jak jestem, żebyśmy się mogli dostać do netheru w łatwy sposób za pomocą tego. No i zobaczymy, czy uda nam się przejść Minecrafta. Jeżeli wam się odcinki takie podobają, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, żeby być na bieżąco. Subskrypcji dla osób, które jeszcze nie subskrybują. No i prawda, będziemy takich odcinków nagrywać więcej. Dobra, bo zbieramy to drewno, bo ono nam się przyda niesłychanie. Niesłychanie bardzo nam się przyda. Zamienimy sobie je na normalne drewno. Zróbmy sobie crafting, bo to jest rzecz bardzo potrzebna. Ja bym chciał dostać ten, jak to się nazywa, flint, to się... proszę, daj mi się. A, dobra, mam cię, dobra, nie musiałem zbędnie skakać. I teraz tak, jak my tam zejdziemy tak, żeby później szybko wejść? Dobre pytanie to jest. Chciałbym zrobić tak, żebym nie musiał za wiele skakać, ale to jest chyba troszkę niemożliwe, więc będziemy musieli porobić schodki. Dobra, dam tutaj crafting. Tutaj sobie zejdę normalnie na spokojnie. Zrobmy sobie drewniany kilof, ponieważ on jest nam bardzo potrzebny, żeby tutaj wykopać to drewno, ten kamień. I to już był błąd, co ja tutaj zrobiłem. Chociaż dobra, możemy tu jeszcze zeskoczyć, bo jeszcze tutaj mamy dojście do craftingu. Ale nie możemy iść za daleko, żeby później nie musieć się wracać po crafting. A musimy mieć bardzo dużo tego kobla, żeby zrobić sobie też schodki, więc od razu zróbmy sobie... ja bym zrobił od razu kamienne narzędzie. Ten drewniany kilof już nam się totalnie nie przyda, więc ja bym go tam gdzieś pum wyrzucił, bo tam raczej nie zajdę w ogóle. Zróbmy sobie więcej narzędzi, zróbmy tak. Zróbmy, co nam się przyda. Przyda nam się... tam widziałem wioskę w oddali, więc przyda nam się na pewno motyka. Zaraz zobaczycie, do czego nam się ona przyda. Zróbmy tak. Posegregujmy sobie to jakoś i teraz zbieramy kobla na to, żeby zrobić sobie jak najwięcej schodków. Chociaż wydaje mi się, że zrobienie schodków byłoby jeszcze łatwiejsze z drewna, bo mamy go sporo dookoła, a siekierą jeszcze szybciej chyba niż tym zdobędziemy. Jeszcze tym bardziej, że mamy... O nie, dobra. Zbierzmy to tutaj, skoro już tutaj spadłem piętro niżej. Trzeba wykorzystać wszystko, trzeba zebrać jak najwięcej tego kobla, żebyśmy mieli schodków, mnóstwo, totalnie. No, więc to... ile nam... nawet nie wiem, ile mam kobla, czekajcie. 27, dobra. Ja bym zrobił... kobl nam się może przydać jeszcze jako taki surowiec. Go jest chyba ciężej troszkę zdobyć niż drewno, więc może zrobimy więcej drewnianych schodków. Ja rozwalę ten crafting. O nie, czekajcie, musimy rozwalić to. Nie mogę podskoczyć, dobra. Nie skaczemy i teraz tak. Tu. I tutaj trzeba postawić schodek i dzięki temu jesteśmy w stanie wyjść na samą górę. No tutaj też musimy postawić.
I tutaj też, dobra. No, nie wykorzystać, głupio nie skaczemy, więc to jest najważniejsze. Ja bym teraz się dostał jak najszybciej do tamtej wioski i zdobył jakieś rzeczy z wioski. O, dobra, udało nam się przejść tak, że bez obrażeń. Jak dobrze, ta postać sama podskoczyła w sumie tam. Nie wiem dlaczego to był jakiś zepsute. No ale dobra, mamy flint. Dostaniemy się do tej wioski, mam nadzieję, w miarę jakoś szybko. Dobra, dostaniemy się tu. O nie, teraz trzeba tu postawić. O nie. A dobra, pływać możemy. Okej, pływać możemy. Czyli to jest bardzo ważna rzecz. Czyli w tym momencie to rzuca nowe światło totalnie na to nasze bieganie tutaj. Ponieważ spacji tak naprawdę nie musimy używać w wodzie. To jest super, super wiadomość tak naprawdę. Dobra, zbierajmy łóżka, ponieważ nie wiem, czy uda nam się dotrzeć do endu. Może być ciężko, ale no będziemy próbować. To weźmy, bo żarcie na pewno nam się przyda. Tym bardziej, że będziemy mieli zadawane obrażenia. No to, żeby odrodzić jak najszybciej siebie, no to będzie to potrzebne. Postawmy crafting. Zamieńmy to wszystko na chlebki, żeby z głodu nie umrzeć. Oj. O, idealnie nam starczyło, dobra, super. I teraz tak, bierzemy ten crafting. Przejdźmy się po tych domkach, na szczęście do każdego domku prowadzą schodki, co jest bardzo ważne. Bierzmy te łóżka. Zaraz zabijemy sobie też golema, żeby mieć żelazo. O nie, tylko nie możemy podskoczyć. O nie. Dobra, musimy zrobić tak. Tak. I teraz... Tak. Okej. Musimy zrobić sobie wyjście na... na dach. Super. I teraz możemy w ten sposób zrobić to, co potrzebuję zrobić. Czyli raz, dwa. I postawmy sobie trzeci tu. O, i to jest idealne, co potrzebujemy do tego, żeby pokonać golema. Dobra, uwaga, chodź. Chodź. Nie bój się. Nie ma czego się bać. Tu zapraszam. I teraz tak. O kurde, już myślałem. Nie. Wycwanił się. Wszedł na dach. Czekajcie. Musimy to jakoś zrobić, żeby on tutaj nie wchodził. Gdzie on jest? Goni mnie chyba. Dobra. Teraz chodź tu, bo już nie wejdziesz na dach. Super. Teraz możemy się bić. Dobra. Nie mogę podskakiwać teraz, żeby go zabić, abyśmy zadawali mu więcej obrażeń krytycznych wtedy. No ale dobra, nieważne. Musimy go pokonać, będziemy mieli z tego żelazo. To jest jakoś dosyć ważne. Okej, szybko poszło, jest dobrze. Teraz tak, zabiorę sobie te drewniane schodki, bo mogą się nam przydać. Tego żwiru już nie będę brał, chociaż tutaj zrobimy tak może, bo tu jest jeszcze schodek, a tych schodków nigdy za wiele. Mamy cztery te... Jak to się nazywa? Mamy cztery żelaza, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Zobaczmy, co mamy w skrzynce. Ale super mamy! Jak super mamy! Idealnie do netheru się dostaniemy w bardzo łatwy sposób. Mamy już 7 obsydianu. To jest mega dobra informacja, bo potrzebujemy tak naprawdę... Ej, czy my jesteśmy w stanie... Czekajcie. Postawmy sobie crafting. Zróbmy sobie wiaderko jedno, to jest przede wszystkim, to jest must have. Weźmy tą lawę. Dobra, no nie wiem, ryzykujemy tym, że znajdziemy gdzieś lawę, no bo w sumie jak znajdziemy lawę, to i tak większej ilości niż jedna, a potrzebujemy więcej. Dobra, weźmy wszystkie rzeczy z domków, które są potrzebne nam do speedrunningu takiego. Załóżmy sobie tą zbroję, bo może nam się przydać. Przejdźmy tutaj, tu są jakieś domki jeszcze, weźmy sobie z nich jakieś łóżka. Ile mamy tych łóżek? Mało mamy łóżek, no ale... Ale trudno, trzeba je uzbierać ile wlezie. Dobra, tutaj jest jakieś pomieszczenie. Okej, tutaj mamy to do przepalania. Weźmy sobie go, bo może nam się przydać do przepalania żelaza. Tam nic nie ma. Przejdźmy tutaj. Okej, dobra, no jest ambitnie. Dobra, rozwalmy to. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy sześć z tego, co mi wiadomo. Żeby pokonać smoka. No ale dobra, przejdźmy tu. Stawiamy tak. O nie, tu nie ma łóżka, czy to naprawdę jest koniec z łóżkami? Czy ja przejrzałem naprawdę wszystkie domki? O nie. Dobra, pójdźmy gdzieś na tą stronę i poszukajmy jakiegoś lawa pulki. O, widziałem, nie, podskoczyłem, to by było, zapomniałem się. Ajajaj, dobra, nieważne. Zmienimy sobie tutaj, żebyśmy mieli... przepłyniemy tutaj. Dzięki temu, że płyniemy, możemy wyjść na brzeg bez używania spacji chyba. O nie możemy. O, udało się. Superancko, teraz musimy znaleźć lawę. Czy tu gdzieś będzie lawa?
O nie, znowu podskoczyłem. Bo ja chcę to jak najszybciej przejść, a tutaj to jest problem dosyć spory. Dobra, no nie mamy zbyt korzystnie tutaj z tą lawą, bo potrzebowalibyśmy jej więcej, ale potrzebujemy jeszcze jedną tylko. Jeszcze jedną lawę. O nie, to nie było specjalnie, to są niechcący, to niechcący. Dobra, przejdźmy. Kurczę, blokuje mnie to. Przejdźmy tak. Tutaj, czy jest tu gdzieś lawa? Czy będzie nam dana lawa gdzieś? O, tu jest ten! Jest, jak to się nazywa, statek. Dobra, przeszukajmy sobie statek, bo może nam się przydać. I jedną lawę potrzebuję. No, w sumie to dwie. Dobra, zejdziemy do kopalni. To jest jakaś szansa na to, że znajdziemy coś tam. Dobra, tutaj z tego co wiem jest skrzynka. Albo tu. No, gdzieś tutaj. Kurczę, gdzie ona jest? Ej, no co jest? Byłem pewien, że to jest gdzieś tutaj. A, tu, dobra. O, fajnie, mamy sporo żelaza. To spoko. Dobra, weźmy tak i teraz tak. Czy da się tu wyjść? O, damy radę, rozwal to. Dobra, damy radę tak wyjść. Damy radę teraz. O, super, ale się udało fajnie wyjść. Dobra, i z tego co wiem, to tu jest jeszcze jedna skrzynka. Ale w niej nie ma nic ciekawego, poza tym, że mamy pszenicę. Mamy jakąś zupkę. Dobra, wypłyń. Nie użyłem spacji, co jest? Dobra. Ale prawie zginęliśmy. No dobra, do pierwszej śmierci gramy, do pierwszej śmierci. Jedna śmierć i koniec. Tak naprawdę, nie przeszliśmy, więc chciałbym chociaż się do netheru dostać. Marzę o tym, żeby chociaż do netheru się dostać. Postawmy tutaj, tak. Mieliśmy pójść do tamtej kopalni. Dobra, pójdźmy do kopalni, bo iść w dół możemy bardzo łatwo. A iść do góry, nie do końca. O nie, skończyły mi się schody. Dobra, tu mamy jeszcze schody. Co ja robię? Dlaczego ja tak stawiam te rzeczy? Tu i teraz zejdźmy do kopalni na dół. Nie mamy niestety wiaderka z wodą, ale możemy zrobić tak. I dzięki temu będziemy mogli jakoś też wrócić w razie czego, żeby wpłynąć sobie wodą. Jest to jakiś plan, nie ukrywajmy, że nie jest to jakiś tragiczny plan, ale też nie należy do najlepszych. Dobra, zejdźmy na sam dół. Nie, to był błąd. Ojejku, to był taki błąd. No dobra, ale rozwalmy tutaj żelazo i kopiemy się w dół i szukamy lawy w takim razie. No nic nam innego nie pozostało jak znaleźć lawę. Mam nadzieję, że tą lawę znajdziemy w inny sposób niż wpadając do niej. To by było... O nie, my nie mamy wody. O nie. Widzowie, ja to w tym momencie przegrałem. Dobra, no nic, musimy iść na dół i liczyć na to, że będzie gdzieś woda. Bo ja nie byłbym w stanie teraz spacjami wzbić się do góry. No nie, dobra, trudno. Zginąłbym na pewno. Dobra, jaki to jest poziom? Siódmy? Nie. Czekajcie. Nie jest kolorowo. Musimy wejść troszkę wyżej. Zróbmy sobie schodków trochę. Dobra, tak, zróbmy. 8 nam powinno wystarczyć. Zróbmy tak i teraz lecimy do góry. Lecimy wzwyż, bo musimy pójść na 11 poziom. 11 poziom to już jest blisko, ale musimy tak pójść, bo inaczej lawy nie znajdziemy tak fajnie. A my potrzebujemy na... Słyszę wodę. Słyszę tu gdzieś wodę. Dobra. To jest jakaś szansa dla nas. Tutaj gdzieś. O. O kurde, dobra. No moje ucho mnie nie zawiodło. Dobra, mamy tutaj ten, jak to się nazywa? Obsydian i to nam powinno już wystarczyć, bo patrzcie, w tym momencie robimy tak. Pum. Zabieram tą wodę. Daj mi tą wodę. Dajmy sobie ją tak, żeby ona tam popłynęła, tu mi nie przeszkadzała. I w tym momencie mamy 7 obsydianu i to nam powinno wystarczyć. Tu. Tak, tutaj 2. Chyba nam starczy idealnie już, tak? Tak, to liczę dobrze? Tak, idealnie. Dobra, robimy w takim razie flint i lecimy do netheru. Jaka nam się trafiła akcja. Dobra, czekajcie, ja bym potrzebował też jeszcze tego. Lawy jakiejś. O, idealnie. Lecimy do netheru. Dobra, jestem w szoku, że nam się udało to ugrać. Że wchodzimy do netheru tak naprawdę, no w 14 minucie. Chociaż ja tam troszkę wstępu miałem. O nie, ale mamy do kitu spawna. Ale do kitu jest totalny. Nie. Przecież ja nawet nigdzie stąd nie wyjdę. Że ja tu zginę zaraz, na 100%. 100% tu jest śmierć za chwilę. Dobra, musimy się przekopywać w takim razie na drugą stronę. Zróbmy tak. Dobra, o nie, tutaj trzeba na shifcie. Przynajmniej jest taka możliwość, żeby przejść po tym normalnie.
Dobra, tu przejdźmy. Jakby się udało przejść Minecrafta takim sposobem, no to byłoby sztos. No ale my tam nawet nie przejdziemy nigdzie, bo... Ajajaj, dobra, musimy schodzić tu w takim razie powoli. Musimy schodzić, ale nie wrócimy do portalu tak łatwo. Będzie trzeba zrobić gdzieś portal znowu kolejny. Dobra, no ale raz się żyje. Dobra, zejdźmy tu. Musimy pójść gdzieś tam. Przecież ja już widzę, że tutaj... Tutaj będzie cienko. O nie! Uff, dobra. Na szczęście mamy buty. I teraz tak, tu postawmy. Tu. 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 Ej, dobra, idzie to dobrze, idzie to dobrze. Idzie to dobrze. Tu. Musimy przejść w ten sposób, dobra, tak. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Prawie spadłem, ale dobra, przechodzimy tędy i lecimy tu. Dobra, jesteśmy na lepszym terenie już. Tamten teren jest totalnie do kitu. Ale ten jest spoko. Wzięliśmy crafting, wzięliśmy, dobra, superancko. Stawiamy tutaj. Tam mamy ten fajny biomik już. Ja bym zrobił więcej tych schodków. Potrzebujemy schodków tak bardzo jak niczego innego. Drewno bym teraz pooszczędzał w sumie, jak jesteśmy w Netherze, bo tutaj to jest już bardziej niebezpiecznie, jeśli chodzi o drewno. Może nam się przydać w każdej chwili. Podskoczyłem. Dobra, jest dobrze. Niechcący podskoczyłem. Ale dobra, możemy w sumie wykorzystywać takie małe skoki, bo widzę, że życie nam się regeneruje. To w sumie możemy go używać tam co jakiś czas. Dobra, ej, w sumie mogłem używać sobie więcej tego, no ale nie możemy dużo pod rząd używać. Ale dobra, przejdźmy tu. Tu nic nie ma, totalnie nic nie ma. Dlaczego nam się trafił taki biom straszny? Wow, prawie spadłem. Ja nawet nie mam jak tam przejść. Widzowie. To jest przecież... Dobra, przejdźmy tak. O kurde, jeszcze jeden skok i bym zginął. Dobra, musimy przejść to tędy naokoło. Dobra. Dobra, przejdźmy tu. Jest dobrze. Najgorzej, że ten piasek dusz tak spowalnia. No to jest dramat. Ale dobra, przejdźmy tędy. Dobra, podskoczymy raz. Idziemy tu. O, w sumie możemy tam zebrać tego drewna netherowego. Dobra, to nie musimy oszczędzać desek w takim razie. Znaczy, tych moich bym oszczędzał, ale tych nie musimy. Niekoniecznie, dobra, przejdźmy tutaj. I teraz musimy stąd jak wyjść. O, nie tak. Co jest? Nie mogę z tego przejść? Nie mogę, czekajcie, to musimy stawiać tutaj. O, tak o. Dobra, tak. Dobra, tu podskoczmy raz, dwa. Okej, może być. Zbierzmy trochę tego drewna, bo z niego będziemy robić w takim razie teraz schodki. Będziemy mogli wtedy tego używać bardzo dużo. Ale czy uda nam się przejść Minecrafta w ten sposób? Może być cienko, no ale do odważnych świat należy, jak to mówią, więc spróbujemy. Dobra, mamy 16 schodków, to na razie nam starczy. Tylko nie mam nigdzie, nie ma nigdzie tej... Jak to się nazywa? Fortecy. Ani bastionu, no to kurczę, jest trochę lipa. Nie mamy też siodła, żeby wlecić na tego ziomka. Kurczę, no. Ani wędki nawet, no nie, no to jest chyba nie do przejścia, przecież ja to będę przecież szukał wieki. Tam nic nie ma. Nie, no nie ma. Tu jeden skok, drugi, trzeci. Dobra, nie możemy już skakać. O kurde, tu bym spadł do lawy, ale by było. Dobra, wejdźmy tu w takim razie. Dobra, jesteśmy tutaj. A możemy teraz skakać już w sumie. O. Nie no dobra, słuchajcie, to jest niemożliwe do przejścia. Trafił nam się taki nether, że to jest niemożliwe do przejścia. Tak mi się wydaje. Bo ja nie jestem w stanie tyle skoków zrobić, ile potrzebuję, żeby się gdzieś dostać. O kurde, pół serduszka. O kurde, dobra, przejdźmy tędy. Ale widzę, że nie potrzebowaliśmy w ogóle żarcia, bo nam się regeneruje życie, czyli gramy na poziomie takim, że nie ma poziomu trudności. Jest tak jakby... Ej, właśnie! Czy tu jest easy? Bo ja nie widziałem żadnych mobów. To już też w ogóle... Za łatwo. Dobra, czyli tu jakoś się easy włączył czy coś. Czyli to było totalnie zbyt... Dobra. Nieważne. I tak przegraliśmy, puściłem sobie shifta niechcący, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej odcinków tego typu, gdzie właśnie staramy się przejść Minecrafta z jakimś utrudnieniem, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!